Zamężna pani profesor nudzi się swoim idealnym życiem i rozpoczyna namiętny sekret z atrakcyjnym budowlańcem. Pomimo ich ekscytującego romansu, ich światy są zbyt różne, bez względu na to, jak starają się dopasować do siebie nawzajem. Podczas kolacji z przyjaciółmi Xavier wygłasza filozoficzną tyradę na temat tego, jak ludzie stali się pasożytami dla środowiska. Jego żona, Sofia, broni się, że ludzie niszczą, aby odbudować, więc nadal ma to na celu dobro. Ich przyjaciele, Filipe i François, podziwiają jej optymizm, ale Xavier uważa, że nie o to chodzi. Wkrótce dołącza do nich przyjaciółka François, Josephine, która przechodzi rozwód. Xavier proponuje, że przedstawi ją swojemu przyjacielowi, który jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Właśnie wtedy Filipe przypadkowo rozlewa wino na sukienkę swojej żony, powodując kłótnię między nimi. Żona ucieka, a Filipe zbywa jej gniew i wychodzi z domu. Zaprasza Sofię, by do niego dołączyła, zostawiając Xaviera samego z Josephine. W drodze do domu Sofia martwi się, że François może być przepracowana z powodu życia rodzinnego. Xavier nie zgadza się z tym, ponieważ Filipe ma się dobrze, ale jego żona zauważa, że mężczyzna nie opiekuje się dziećmi. Biorąc pod uwagę dzisiejsze społeczeństwo, uważa, że posiadanie dzieci to zbyt duży niepokój. Xavier wspomina, że nie może jutro pojechać z nią do domu, ponieważ ma konferencję. Podczas tankowania samochodu, umysł Sofii wędruje do romantycznych fantazji. Następnego dnia Sofia przyjeżdża do domu spóźniona i spotyka się z konstruktorem, Sylvainem. Wskazuje on na wiele remontów, których wymaga ich dom, w tym całkowitą zmianę okablowania. Biorąc pod uwagę, ile pieniędzy już włożyli w domek, Sofia jest przytłoczona dodatkowymi wydatkami. Widząc ją we łzach, wykonawca zabiera ją na zewnątrz, by się przewietrzyła i oferuje zniżkę na remont. Sofia odmawia, twierdząc, że da sobie radę. Nagle Sylvain radzi jej, by wykrzyczała swoją frustrację. Demonstruje to, zanim Sofia wydaje z siebie powstrzymywany krzyk, co rozbawia jej towarzysza. Następnie mężczyzna zaprasza ją do lokalnego baru, gdzie poznają się nawzajem. Sylvain przyznaje, że nie był dobry w nauce, więc zajął się budownictwem. Nienawidził też mieć szefa, więc założył własną firmę. Właśnie wtedy w radiu pojawia się ulubiona piosenka kobiety. Wyjaśnia, że piosenka oznacza, że piosenkarz jest gotów zniszczyć swoją dumę, ponieważ zniszczyła jego miłość. Sylvain zgadza się z tym sentymentem, komentując, jak wielu ludzi po prostu już ze sobą nie rozmawia. Przyciągnięci do siebie, oboje kontynuują rozmowę na zewnątrz, nawet gdy przerywa im deszcz. Wkrótce Sylvain odwozi Sofię z powrotem do jej domu, ale napięcie między nimi staje się zbyt duże, aż w końcu zaczynają się kochać. Kontynuują rozmowę w domu, ale zdają sobie sprawę, że nie mają gumek. Sylvain pędzi do swojej ciężarówki, aby po nie pojechać, a gdy go nie ma, dzwoni telefon, przez co Sofia zamiera. Myśli, że to Xavier, co przypomina jej o błędzie, który właśnie popełnia. Właśnie wtedy Sylvain wraca i odłącza telefon, zmuszając Sofię do powrotu do tego, czego chce. Po intensywnej nocy spędzonej razem, Sofia budzi się sama z wizytówką Sylvaina. Na odwrocie zostawił jej romantyczną wiadomość, zapewniając o swoich uczuciach. Po powrocie do swojego mieszkania w mieście, Sofia nadal myśli o Sylvainie. Zostaje to przerwane, gdy odwiedzają ją rodzice Xaviera, Pierre i Sylvie. Podczas gdy Pierre ogląda telewizję w salonie, Sylvie zaczyna sprzątać kuchnię, przez co Sofia czuje się, jakby jej teściowa oceniała, jak radzi sobie z obowiązkami domowymi. Nagle Sylvie mówi, że jej mąż zaczyna o niej zapominać. Kobieta opłakuje zniknięcie mężczyzny, którego kocha, ponieważ czuje, że bez niego jest nikim. Sofia obejmuje kobietę, współczując jej trudnej sytuacji. To również sprawia, że czuje się winna z powodu pragnienia czyjejś uwagi, więc później zostawia Sylvainowi pocztę głosową, zapewniając, że ich związek powinien być odtąd tylko profesjonalny. W swoim miejscu pracy Sofia uczy filozofii, w szczególności o miłości platonicznej. Zauważa, że miłość pochodzi z pożądania, a w związkach platonicznych wciąż istnieje pożądanie, ale z myślą, że nigdy nie można go posiąść. Ta zakazana miłość kontrastuje z małżeństwem, w którym związek rozwija się fizycznie i emocjonalnie, aż stanie się rutyną. Wykorzystuje tę logikę, aby kontynuować swoje dni jak zwykle, ignorując telefony Sylvaina. Znajduje jednak satysfakcję w słuchaniu jego wiadomości głosowych, w których mężczyzna deklaruje tęsknotę za nią. Mimo to Sofia stara się pozostać silna i skupia się z powrotem na Xavierze. Ku jej zaskoczeniu, Sylvain pewnego dnia odwiedza ich mieszkanie. Wyjaśnia, że potrzebuje Xaviera do podpisania umowy, ale Sofia mówi mu, że jej mąż jest poza domem. Konstruktor mówi, że nie spał zbyt wiele od czasu ich wspólnej nocy. Sofia przyznaje się do tego samego i pomimo wcześniejszych wahań, kocha się z Sylvainem. Kobieta usprawiedliwia swoje zachowanie,
twierdząc, że to normalne, że po 10 latach bycia z tą samą osobą sypia się z kimś innym. Uważa też, że nie spotkała jeszcze pary, która byłaby sobie naprawdę wierna. Oboje nadal spotykają się ze sobą przez kilka dni, zachowując się jak normalna para. W końcu mężczyzna wyznaje, że naprawdę się w niej zakochał. Kobieta przyznaje, że czuje to samo. Sylwain recytuje wiersz o znalezieniu trwałej miłości w nieodkrytych miejscach. Ona myśli, że to wiersz, ale on ujawnia, że to tekst piosenki. On uważa, że to kiepskie, ponieważ nie zna wielu wierszy, ale Sofia uważa, że to bardziej romantyczne, ponieważ ludzie tylko udają, że są mądrzy, recytując starą poezję. Pomimo ich wzajemnego pożądania, Sofia ostatecznie opuszcza jego samochód. Zanim może wrócić do domu, Sylwain deklaruje, że pewnego dnia się z nią ożeni. To podnosi ją na duchu. Ostatecznie nadal udaje idealną żonę przed swoją matką, Madeline, i bratem, Olivierem. Olivier wciąż mówi o swojej sztuce i narzeka na innych artystów, ale Sofia zwraca uwagę, że inni nie są finansowani przez własne matki. To sprawia, że Madeline wścieka się na syna. Następnie opowiada o tym, jak bolesne jest starzenie się, więc Xavier wstaje i obejmuje ją, by ją pocieszyć. Uspokajając się, Madeline komentuje, że ma szczęście, że ma Xaviera, co przypomina Sofii, jak ważny jest jej mąż dla jej rodziny. Madeline zwraca następnie uwagę na nową dziewczynę Oliviera, San. Jednak starsza kobieta nie mówi po angielsku, więc nie rozumie, kiedy San wyjaśnia, że jest muzykiem i modelką. Sofia żartobliwie tłumaczy, że kobieta jest kelnerką ku irytacji brata. Sprzątając później, Madeline pyta, czy jej córka poznała kogoś innego, zauważając, że wydaje się szczęśliwsza. Sofia przyznaje, że tak, ale zapewnia matkę, że to tylko romans i że nadal zamierza zostać z Xavierem. Innego dnia Sofia i Xavier jadą z rodzicami do domu letniskowego. Po drodze zauważają skąpo odzianą kobietę z mężczyzną, więc Xavier żartuje na ich temat. Sofia uważa, że ocenianie ich jest niesmaczne, skoro nawet nie znają tej pary. Xavier upiera się, że to był tylko żart i nazywa ją zbyt szlachetną. Sofia domaga się tego tytułu, podkreślając swoje wysokie walory moralne, ponieważ nie dorastała ze srebrną łyżeczką jak on. Prowadzi to do kłótni, aż inny kierowca krzyczy na nich za wstrzymywanie ruchu. Wkrótce docierają do domu, gdzie Xavier i Sylwain w końcu się spotykają. Sylwain właśnie skończył pracę, więc daje rodzinie trochę prywatności, ale mruga do Sofii, gdy wychodzi. Tego wieczoru rodzina je kolację, podczas której pojawia się temat wnuków. Sylwii zapewnia parę, że nie ma pośpiechu, ale Xavier kłamie, że już o tym rozmawiali. To zaskakuje Sofię, więc dodaje, że chcą poczekać, aż dostanie stałą pracę. Podczas gdy rozmowa trwa, Sylwii zaczyna sprzątać niechlujną twarz męża, a Sofia zastanawia się, jak to jest dbać o kogoś tak bardzo. Wydarzenia dnia uświadamiają jej również, że nie czuje tego samego do Xaviera. Czując się niezręcznie z tymi myślami, kobieta wymyka się do łóżka. Podczas jej nieobecności, Sylwii zaczyna zastanawiać się, czy Sofia powinna zamrozić swoje jajniki na wypadek, gdyby osiągnięcie jej celu zajęło więcej czasu. Nie wiedząc o tym, Sofia jest tuż przy schodach, słuchając, jak planowana jest jej przyszłość. Później w łóżku cicho opłakuje swoją sytuację, ale kłamie, że wciąż boli ją głowa, gdy przybywa Xavier. Pyta, czy chce, żeby ją zostawił, co zaskakuje Sofię. Ma jednak na myśli pozostawienie jej w spokoju, by mogła odpocząć. On wyłapuje jej reakcję, więc Sofia wykorzystuje okazję, by wyznać, że spotkała kogoś innego. Jej mąż wspomina, że on też spotyka się z ludźmi, więc to nie jego sprawa, czy jego żona też się z nimi spotyka. Sofia zapewnia jednak, że jej sprawa jest poważna, ponieważ spała z innym mężczyzną. To rani Xaviera, więc pyta, czy nie jest dla niej wystarczający w łóżku. Nie mogąc dłużej znieść tej rozmowy, Sofia deklaruje, że się wyprowadzi, a oni mogą po prostu sprzedać dom. Mimo to Xavier pyta, czy nie jest z nim szczęśliwa. Sofia odpowiada, że nie była nieszczęśliwa, ale uważa, że skończyli jako najlepsi przyjaciele. Mężczyzna odrzuca to, ponieważ wciąż ją kocha. W tym momencie wchodzi zdezorientowany Pierre, przerywając parze. Na szczęście przerwa pozwala parze się uspokoić, więc kiedy Xavier wraca po zabraniu ojca do pokoju, pyta żonę, czy nadal może spać obok niej. Sofia zgadza się, ale budzi się w środku nocy i znajduje męża śpiącego na podłodze, jakby nie mógł już być obok niej. Rano budzi się, gdy Xavier zabiera swoich rodziców z powrotem do miasta, zostawiając ją samą w domu. Nie wiedząc, co robić, kobieta spędza dzień samotnie, martwiąc się o męża i ich przyszłość. Ostatecznie tego wieczoru dzwoni do Sylwaina i pyta, czy nadal chce, aby została jego żoną. To rozpoczyna nowy rozdział w związku pary. Sofia zostaje w mieście, by być z Sylwainem, jakby odnajdując z nim szczęście i wolność.
Mówi nawet o nim François, gdy ta ją odwiedza. François porównuje to do jej relacji z mężem. Wie, że nadal kocha Filipa, ale nie jest to już ekscytujący rodzaj miłości. Mając to na uwadze, Sofia zastanawia się, czy powinna go zostawić. Pewnego dnia Sylvain zabiera Sofię na spotkanie ze swoją matką, Blue Lane. Po przyjeździe mężczyzna natychmiast zaczyna znajdować rzeczy do naprawienia w domu, co podziwia jego matka. Brat Sylvaina, Kevin, i jego żona, Kerin, również przyjeżdżają z dziećmi. Podczas kolacji dzieci stają się zbyt hałaśliwe, a Kerin stara się je uspokoić. Kevin grozi najstarszemu, by przestał dokuczać rodzeństwu, co działa, ale Kerin nie podoba się ta metoda. Kerin zastanawia się nad pracą Sofii, więc mówi jej, że uczy seniorów na uniwersytecie, czekając na stałą posadę. Gulane komentuje, że Sylvain jest najstarszy z jej dzieci i uczy on swoje młodsze rodzeństwo różnych rzeczy, więc ma to sens, że spotyka się z Sofią. Mówi, że czyta książki i wysyła jej ekscytujące artykuły, choć jej syn wydaje się tym zakłopotany. Mimo to Kerin wyjaśnia, że wysyła im historie o kosmitach, życiu pozagrobowym i piramidach, które naprawdę im się podobają. Kerin wierzy nawet, że w jej salonie jest duch. Kevin uważa to za niedorzeczne, a jego żona wkurza się, że robi z niej idiotkę. Sylvain przeprasza swoją kochankę za zachowanie swojej rodziny, ale Sofia zapewnia go, że nie ma nic przeciwko temu, ponieważ jej rodzina też taka jest. Aby uspokoić Kerin, Sofia wykazuje zainteresowanie jej salonem, więc kobieta wyjaśnia, że jej pasją jest sprawianie, by kobiety czuły się piękne. Kevin komentuje, że jego żona jest najładniejsza, co uspokaja kobietę. Później tego samego wieczoru pary udają się do baru, ale Sofia staje się zazdrosna, gdy skąpo odziana kobieta o imieniu Vanessa wita Sylvaina. Jej chłopak wyjaśnia, że to ich kuzynka, która jest optykiem, choć Sofia nie jest do końca przekonana. Kiedy jest na zewnątrz, Vanessa wpada na nią, więc Sofia wykorzystuje okazję, by zapytać, czy naprawdę jest spokrewniona z Sylvainem. Kobieta zapewnia ją, że wszyscy wiedzą, że jest dziewczyną Sylvaina, ponieważ jest on tam dobrze znany. Vanessa opowiada, że mężczyzna nie miał szczęścia w miłości, ponieważ zawsze zakochiwał się w rozwiązłych kobietach, więc jego przyjaciele cieszą się, że jest z kimś innym. Innego dnia François mówi Sofii, że spała ze swoim trenerem. Zauważa, że czas spędzony z nim był inny, ponieważ czuje się podziwiana. Filipe również zaczął być dla niej milszy, więc zastanawia się, czy jest podejrzliwy. François porównuje swojego trenera do Sylvaina, twierdząc, że potrzebują mężczyzn takich jak oni, którzy są bardziej manualni. Sofia broni się, że jej chłopak jest również intelektualistą, więc François szybko zapewnia ją, że go nie ocenia. Sylvain wkrótce podarowuje jej półkę na książki, którą zrobił i zaprasza ją do swojego wiejskiego domu. Sofia odmawia, ponieważ następnego dnia ma pracę. Zaczynają się zbliżać, ale Sylvain zauważa kurtkę Xaviera na jej kanapie. Pyta, czy jej były był u niej, ale kobieta broni się, że musiała ją spakować przez pomyłkę, kiedy się wyprowadzała. Mimo to Sylvain staje się podejrzliwy i gniewnie krzyczy na ścianę, narzekając na muzykę z sąsiednich drzwi. Następnie dręczy ją pytaniami, ale Sofia narzeka na to, że używa dziwnego slangu i idolizuje piosenkarza z okropnymi poglądami na świat. Sylvain próbuje bronić piosenkarza i narzeka, że Sofia używa akademickich terminów w zwykłych rozmowach. Kobieta argumentuje, że w jej świecie te terminy są normalne. Mężczyzna pyta, co ona rozumie przez swój świat, a Sofia odrzuca to, zdając sobie sprawę z tego, co właśnie powiedziała. Ich gorąca kłótnia kończy się ucieczką Sylvaina. Sofia biegnie do niego, błagając o przebaczenie, ale on i tak odjeżdża. Kilka dni później opowiada o kłótni swojej matce, a Madeline zgadza się, że mężczyzna powinien mówić poprawnie, zamiast używać slangu. Kobieta broni się, że chciała tylko pomóc swojemu chłopakowi przystosować się do innego sposobu myślenia, ale on odebrał to jako patrzenie na niego z góry. Przez wiele dni Sylvain ignoruje jej telefony, pozostawiając ją samą i pogrążoną w żalu. Łatwo się rozprasza i w końcu sypia z pracownikiem sklepu, który okazuje jej zainteresowanie. Kobieta próbuje innych rzeczy, aby pomóc sobie poradzić, ale ostatecznie dzwoni do byłego męża, usprawiedliwiając się, że chce zwrócić jego płaszcz. Spacerują razem i dobrze się bawią, dyskutując o świecie i historii, za którą Sofia wyraźnie tęskniła. Ich ponowne spotkanie ożywia ich romans, więc później się kochają. Jednak Sofia zaczyna mieć wątpliwości, gdy zdaje sobie sprawę, że nadal nie lubi intymności z Xavierem. Kolejne dni spędza samotnie i ku jej zaskoczeniu, Sylvain w końcu do niej dzwoni. Wkrótce oboje godzą się i deklarują, jak bardzo za sobą tęsknili, po czym zaczynają się kochać. Następnego ranka wszystko wydaje się wracać do normy.
W noc urodzin Sofia przygotowuje się do przedstawienia swojego chłopaka przyjaciołom, ale poucza go, jakie wino ma przynieść. Będąc w sklepie, wpadają na Xaviera, który teraz spotyka się z Josephine. Po tym niezręcznym spotkaniu Sofia i Sylvain udają się do domu François na przyjęcie. Sofia jest jednak zaskoczona krzykliwą koszulą swojego chłopaka, widząc ją po raz pierwszy, odkąd była pod jego kurtką. Podczas gdy mężczyzna pomaga Filipowi w niektórych naprawach, Sofia dzieli się z przyjaciółką, że spotkały się z Xavierem i komentuje, że spotyka się on teraz z Josephine. Byłej żonie przeszkadza ich związek, a także koszula jej chłopaka. Następnie kobieta wita swoich gości, Drewa i Harego. Olivier i jego nowa dziewczyna, Camelia, również tam są, więc Sylvain przedstawia się bratu swojej dziewczyny. Impreza się rozpoczyna, ale Sylvain czuje się nie na miejscu, ponieważ wszyscy rozmawiają na tematy intelektualne. Znajduje coś do omówienia, gdy wspomina się o zagranicznej piosenkarce, ale przechodzi do tematu rasy, który budzi zdziwienie. Później Sylvain daje Sophie bilety na wycieczkę jako prezent urodzinowy. To przenosi temat na podróże, ale Filipe, który nie słyszał o prezencie, zaczyna narzekać, że podróżowanie z dziećmi staje się zbyt drogie. Teraz muszą to robić jak zwykli ludzie, co go denerwuje. Jego żona mówi mu, że rozmawiają o prezencie Sylvaina, więc chłopak ogłasza, że zabiera Sofię na Dominikanę. Jej przyjaciele ostrzegają ich, że nie jest to obecnie miejsce turystyczne, więc mężczyzna proponuje zmianę planów. Sofia zapewnia go jednak, że docenia jego prezent. Nagle mężczyzna oświadcza się Sofii, szokując wszystkich. Rozmowę przerywa płacz jednego z dzieci François. Matka spieszy się, ale błaga przyjaciółkę, by jeszcze nie odpowiadała, ponieważ nie chce tego przegapić. To stawia wszystkich w niezręcznej ciszy, więc Sofia prosi brata, aby przestał ich filmować. Olivier argumentuje, że to ważny moment w jej życiu, ale ona zauważa, że w dzisiejszych czasach ludzie filmują wszystko, co przyziemne. To kieruje rozmowę na dziwne rzeczy, które ludzie publikują w internecie, co złości Sylvaina, ponieważ sprawia, że jego propozycja wygląda banalnie. W końcu François wraca, ale nakazuje mężowi posprzątać bałagan po ich córce. Gdy Filipe odchodzi, by to zrobić, jego żona namawia przyjaciela, by kontynuował. Sofia bez słów bierze pierścionek Sylvaina i zakłada go, przyjmując jego oświadczyny. Wszyscy biją brawo, nie zauważając wątpliwości w oczach kobiety. Impreza trwa nadal, choć Sylvain pozostaje cichy, wciąż nie mogąc dopasować się do przyjaciół swojej narzeczonej. Kiedy wracają do jej mieszkania, mężczyzna również zaczyna odczuwać wątpliwości, więc mówi Sofii, że jego prezentem może być po prostu pierścionek bez zaręczyn. Kobieta zapewnia go, że chce za niego wyjść. Wkrótce zatrzymują się na stacji benzynowej, a gdy jej narzeczony wychodzi, by napełnić bak, Sofia płacze. Zdaje sobie sprawę, że wpada z powrotem w pułapkę, z której właśnie uciekła. Wierzy, że kocha Sylvaina, ale wie też, że to podniecenie wygaśnie wcześniej niż później. Gdy to do niej dociera, Sofia wyjmuje pierścionek zaręczynowy i umieszcza go w schowku Sylvaina. Mężczyzna widzi to w lusterku i uśmiecha się, w końcu akceptując fakt, że nie są sobie przeznaczeni. Kobieta zostaje na stacji benzynowej, podczas gdy mężczyzna odjeżdża, pozostawiając ją w żałobie po dwóch romansach, które straciła. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.